Dashbur, witam was w kolejnym odcinku. Jesteśmy, ale gdzie jesteśmy, to wam powiem kolega, najpierw się oficjalnie przywitamy. Witam, cześć, cześć. Emil, Krzysztof. Cześć, Krzysiu, powiedz oficjalnie, gdzie się znajdujemy i po co tu przyjechaliśmy. Cześć, Dashbur, jesteśmy w kole łowieckim Cietrze Wżary na terenie obwodu 228. Oczywiście województwo lubuskie, powiat żarski. Dziś polować będziemy wielkie polowanie Złoty Rogacz sezonu 2023-2024. Liczne grono nas odwiedziło, 23 gości z Polski, 27 członków koła łowieckiego Cietrzew, także szykuje się wspaniałe polowanie i wspaniała biesiada. Polujemy na 50 strzelb, mało tego, już poza kamerą mamy 3 imprezy. Ale tak. Nie zdradzajmy tego na razie, tak. Wszystko zobaczycie później. Dokładnie, chciałem wam później jeszcze, Michał, tutaj polata dronem, pokazać wam naprawdę super siedzibę, bo ja nie jestem pierwszy raz w tym kole, już kiedyś tutaj byłem, miałem okazję polować w Cietrzewiu. Pozdrawiamy wielkiego nieobecnego kolegę Krzyśka. Pojechał. No tak, pojechał na wesele, łowczy wraca z Norwegii, także tak. Mamy małe braki, ale nadrobimy to na pewno. Także słuchajcie, zapowiada się fajne polowanie, troszeczkę się podzielimy kamerami, ja mam drugą kamerę. Michał pójdzie z Kamilem? Tak. A ja pójdę z Pawłem? Dokładnie. Dobra, i Paweł będzie trochę musiał za operatora robić? No tak. Chyba, że macie stażystę jakiegoś tutaj? Aktualnie nie. Aha. Wszystkich wciągamy. Wciągamy w szeregi, na razie nie. Ale no szkoda, bo jakby tu dzisiaj był, to byś mi go troszeczkę by nas pokamerował, ale to się jakoś tam z Pawłem uzupełnimy. Wabiki bierzemy na pokrótce, bo nie chcemy tutaj przedłużać tego wstępu, bo na wstępie później ty będziesz prowadził całą imprezę. Oczywiście. Z Adrianem razem tak i jest. Wy tam cały program będziecie mieli już nagrany na oficjalnej zbiórce. Także co, zapraszamy na odcinek. Zapraszamy. Oglądajcie nas z Sudeckiej Ostoi. Dashbur. Dashbur. Musieliśmy odejść na bok. Ze mną kolega Mirosław. Cześć, Mirek. Cześć. Oj, przepraszam, jeszcze się oficjalnie przywitamy do kamery, ponieważ tu jest nagroda dzisiejszego polowania. Żeby nikt nie widział, to stoimy takim na peryferiach działki, domku, ponieważ jest tutaj obraz namalowany własnoręcznie przez kolegę Mirosława. Król polowania Złoty Rogacz w kole łowieckim Cietrze Wżary, 29 lipiec 2023 Janików, czyli tutaj, gdzie się znajdujemy. Ja bym chciał, żebyś powiedział pokrótce trochę na temat tego, co robisz. Maluję obrazy o tematyce myśliwskiej. Okej. Okay. Trwa to już trochę. I tak się złożyło, że robię tylko to. Dużo moich prac jest w wielu, wielu miejscach na świecie. Nie? Ale ponieważ mieszkam już Uberetem. I jesteś myśliwym? Jestem myśliwym od 32 lat. I polujesz po sąsiedzku? Żeby. I poluję po sąsiedzku. Oczywiście tutaj wszędzie mamy kolegów. Wszędzie możemy pojechać, zameldować się i polować. Dzisiaj niestety nie mogę być, ale bywałem na tym polowaniu. Polowanie zawsze kogoś zaskoczy. Zawsze znajdzie się jakiś okaz, bo jest na stylu myśliwych, nie? Że tam, gdzie nikt nigdy nic nie widział, nagle coś, bum, coś jest. No przypominam, 50 strzelb poluje dzisiaj, tak. Więc wyjeżdżamy naprawdę silna armia. Tak. Więc mam nadzieję, że coś się uda upolować. Na pewno coś tam, jakiś rogacz padnie, pewnie jakiś drapieżnik, ale zanim jeszcze przejdziemy do samego polowania, bo polowanie to będzie dalsza część materiału, u Ciebie taki obraz można zamówić. Tak, dokładnie. Dokładnie. I można sobie wymyślić, co się chce, czy jak to wygląda? Generalnie możemy nawet kawały opowiadać na temat obrazu. Aha. Nie ma problemu. Ale stricte sensu znajdziemy wyjście. Słuchajcie, numer telefonu do Mirka zostawię pod odcinkiem w opisie, tam będzie napisane, kolega Mirosław, jakby ktoś chciał sobie jakiś obraz zamówić. Można z ramą, można bez ramy? To już generalnie z ramą. Z ramą. Nie kupuje się samochodów na felgach w salonie. Rozumiem, okej, okay. Wiem o co chodzi. No dobrze, także to jest twój autorski obraz, tak. Bo oryginał wisi w domu. Tak. Także w takim samym formacie zapytam, czy większym? Większy. Większy. Większy troszkę, tak. No to co? Schowamy go. Ja się cieszę, że przyjechaliście na ziemię lubuską, a wiem, że tutaj warto przyjechać do tego koła, może nie tylko na kozła.
Wiem, byłem, miałem okazję polować, nie jestem tu pierwszy raz, natomiast koło fajne, no super prężnie działające, ale o tym sobie pogadamy później. Pawła wezmę do kamery i go tam trochę pociągnę za język, żeby opowiadał, bo jest o czym. No to co, chowaj dziękuję obraz. Bardzo. Ja też dziękuję, chowaj obraz, żeby chłopaki nie widzieli. Dokładnie. Okaże się dopiero na pokocie. Na pokocie, tak. Dziękuję bardzo. Dasz bór. Dasz bór, koleżanki i koledzy. Dasz bór. Witamy was wszystkich w kole łowieckim Cietrze Wrzary. Witam również kanał Sudecka Ostoja, który dzisiaj upamiętni dzisiejsze polowanie na złotego rogacza oraz późniejszą biesiadę, w której wszyscy będziemy uczestniczyć. Mam nadzieję, że przynajmniej do jutrzejszego popołudnia. Na samym początku, zanim zaczniemy łowiecką odprawę, chciałbym, żebyśmy wszyscy wzięli udział w przepięknej uroczystości, która na pewno dla dwójki z was zostanie na wiele, wiele lat, mam nadzieję, że na całe życie. Dlatego zapraszam tutaj do nas koleżankę Monikę Telwikas, świeżo upieczony myśliwy od 2-3 dni oraz Jerzego Sławińskiego, który na ostatnim, tutaj przed nami, który na ostatnim posiedzeniu zarządu został członkiem koła łowieckiego Cietrze Wrzary. Tutaj proszę, stańcie przed nami. Do ceremonii ślubowania zapraszam Nemroda Koła, kolegę Bogumiła Raganowicza, który pomoże mi w celebracji. Koleżanki i koledzy, 53 lata łowiectwa. Odznaczony złomem w 2008 roku. Także oklaski dla naszego Nemroda, jest z nami dzisiaj. I będzie polował na rogacza. Nie tylko, oczywiście, na rogacza. W dzisiejszym dniu prowadzącym polowanie będzie również Adrian Wasilewski, który już z tego miejsca chciałem podziękować jego rodzinie całej, innym osobom, Monice, Janusz, za dzisiejszą pomoc w organizacji tego wspaniałego dnia. Mam nadzieję, że wszystko się ułoży. Pogoda jak na razie dopisuje, ale przejdźmy do całej ceremonii. Zapraszam również wprowadzających naszych myśliwych. Jeżeli są tutaj, to zapraszam. Są? To zastąpimy. Prezes oczywiście jest dla Jurka. Artur, zapraszam. Będziesz wprowadzającym dla Moniki. Ja jeszcze się wtrącę. Poproszę do również celebracji kolegę członka zarządu okręgowego Andrzeja Bawołowicza. Zapraszamy. Andrzeju. Myśliwi zdejmują nakrycia głowy. Wy zdejmujecie nakrycia głowy lewą ręką i trzymacie na piersi. Proszę o chwilę powagi, bo to jest bardzo uroczysta chwila dla tej dwójki. Proszę państwa, ceremonia ślubowania Moniki Telwikas w kole łowieckim Cietrze Wrzary podczas polowania na złotego rogacza 29 lipca 2023. Proszę, powtarzajcie za mną słowa przysięgi. Przystępując do grona polskich myśliwych, ślubuję uroczyście. Przestrzegać sumiennie praw łowieckich. Postępować zgodnie z zasadami etyki łowieckiej. Zachowywać tradycje polskiego łowiectwa. Chronić przyrodę ojczystą. Dbać o dobre imię łowiectwa. I godność polskiego myśliwego. Stańcie. Entuzjazmu trochę. Na chwałę polskiego łowiectwa bądźcie prawymi myśliwymi. Niech wam bór darzy. Dasz bór! Dasz bór! I gratulacje. Prezesie, proszę o wyrażenie zgody na rozpoczęcie odprawy myśliwskiej na polowanie na złotego rogacza. Proszę o przeprowadzenie polowania. Zapraszamy, prezesie, o zabranie głosu. Serdecznie witam na gościnnej ziemi janikowskiej w kole łowieckim Cietrze Wrzary.
kilka słów w imieniu łowczego. Kazał was wszystkich pozdrowić, życzyć udanych łowów wszystkim, a zwłaszcza dzisiejszym wstępującym w arkana łowiectwa. Wszystkiego najlepszego Daszbur w jego imieniu przekazuje i wszystkim zaproszonym gościom, uczestnikom dzisiejszej imprezy. Daszbur i szczęścia i połamania. Dziękuję bardzo. Oddaję głos prowadzącym. W imieniu swoim jako skarbnika kołowieckiego Cietrzew Żary i Adriana, mojego dzisiejszego pomocnika. Prezesa. Tak jest. Przywitać was wszystkich bardzo serdecznie jeszcze raz na terenie obwodu 228 kołowieckiego Cietrzew Żary. Proszę państwa, dzisiejsze polowanie to nie tylko polowanie, to przede wszystkim spotkanie wspaniałego grona koleżanek i kolegów myśliwych. Ale chciałbym też, żeby podczas dzisiejszego polowania, podczas pobytu w łowisku, podczas przeżywania łowieckich przygód, ale również podczas biesiady później, przypomnieć sobie naszych zmarłych koleżanki i kolegów, którzy odeszli do krainy wiecznych łowów. Lata temu, miesiące temu, dni temu polowali z nami, teraz polują już z świętym Hubertem. Chciałbym, żeby pamięć o nich zawsze podczas takich spotkań, ale podczas również indywidualnych polowań zawsze z nami była, bo to dzięki nim tak naprawdę tutaj jesteśmy. Dzięki nim to łowiectwo jest tak wspaniałe. Dzięki temu koło łowieckie Cietrzew Żary zawsze jest na ustach wszystkich, nie tylko tutaj w okręgu zielonogórskim, ale już w całej Polsce. Chciałbym, żeby dzisiaj upamiętnić ich pamięć na tym obelisku. Wszystkim życzę bezpiecznych łowów przede wszystkim, w miarę dobrej pogody, udanego wabienia rogaczy, strzelania dzików, drapieżników i żebyśmy się wszyscy spotkali tutaj mniej więcej o godzinie 22:30. Także o 22:00 chciałbym, żeby wszyscy zeszli ze stanowisk i udali się do naszej kwatery. Koleżanki i koledzy, jeszcze raz połamania i do zobaczenia na zbiórce o godzinie 22:30, a tymczasem zapraszamy wszystkich na obiad. Apel na łowy i posiłek. Daszbur, my już na wyjściu. Mi się przyszło z kolegą Pawłem popolować. Paweł, w jakim obwodzie jesteśmy? Obwód 211 Żary. Koło łowieckie Cietrzew. Tak, w Cietrzewiu macie dwa obwody.
Tak, mamy dwa obwody, polny, ten na którym jesteśmy, 211, około 4,5 tysiąca hektarów i drugi obwód, 228, 14 tysięcy hektarów i to jest obwód leśny. No ale koło Cietrzew to jest takie fajne koło, bo jak widzę waszą siedzibę, chłodnie, budynki gospodarcze, no masę rzeczy, wiaty, to wy tak prężnie działacie, a ty między innymi jesteś w zarządzie koła. Tak, jestem w zarządzie koła już kilka ładnych lat, prężnie. No, miło mi to słyszeć, bo staramy się prężnie działać. Jednak na tym terenie to koło ma historię prężnego działania już wiele, wiele lat i staramy się dalej tak działać. A ja powiem tak, że wiem, że wasz łowczy Marek, którego tutaj pozdrawiam, no to jest osoba taka dosyć w kole bardzo szanowana. Jak to nasz wspólny znajomy Krzysiu mówi, nie jednego łownego byka wyhodował. I no szkoda, że go nie ma dzisiaj, no wraca z tej Norwegii, wraca nas z tych ryb, no mamy biesiadować, dopóki nie wróci, ale nie wiem, czy się to uda. Tak, tak, wyjechał na ryby, tak się złożyło, że trafiła mu się okazja, więc pojechał, jesteśmy z nim w kontakcie cały czas, pozdrawiamy Marka, wysyła zdjęcia, my mu feedback dajemy też, czyli wie dokładnie, co się dzieje, kontroluje nawet z Norwegii, co się tutaj dzieje. No co, my trochę idziemy popolować, weźmiemy kamerę, zobaczymy, co się tam uda nagrać. Spróbujemy coś powabić, wabiki mamy, no i może jakiegoś rogacza spotkamy, nie? No, jestem przekonany, że na pewno. Ja bym wolał lisa spotkać. Lisa też spotkamy. Ruszamy na podchód. Do zobaczenia. Koziołek. Tak? Mhm. No, nawet nie zwróciłem uwagi. No to może szpilica. Szóstek nieregularny. Jeszcze 50 metrów idziemy dalej.
widzieliście, strzał został oddany. Idziemy teraz sprawdzić miejsce strzału. No zobaczymy. Jest drugacz. Super. Szóstak tak nieregularnie. Super. No to mamy rogacza. Wysoki. Fajnie. To powiadam. To nam Hubert podarzył dzisiaj. Dzisiaj mamy polowanie na złotego rogacza w naszym kole łowieckim Cietrze w Żary. No i po długiej próbie, bo podchodziliśmy tego rogacza chyba z pół godziny, no z 20 minut na pewno, udało nam się pozyskać szóstaka nieregularnego. Ciężko, bo ciężko, deszcz zaczął padać. Troszkę nam ten deszcz pomógł. Ja powiem, że jak już słyszałem, że tam dalej pada, tak, pioruny zaczęły walić, to ja tak już trochę spanikowałem, że mi kamerę zaleje, ale... Tak, grzmoty były, ale zerwał się wiatr, rogacz przez to nas nie słyszał i wtedy mogliśmy go bardzo blisko podejść i oddać skuteczny strzał. Tak na oko ile mieliśmy do niego? Myślę, że około 40-50 metrów. Także bardzo blisko. No, także udało się. Udało się. Zobaczymy, jak inni koledzy dzisiaj. Ja się cieszę, że mi święty Hubert dzisiaj w tym fajnym, atrakcyjnym dla nas wszystkich i wspaniałym dniu podarzył takiego rogacza. Jestem z tego bardzo zadowolony i dziękuję świętemu Hubertowi. A ja tobie gratuluję. No dziękuję, bo jednak, bardzo. Jednak polowanie pierwszy raz z operatorem, no to... Tak, jest to... Jest trochę inaczej, ale jest udało się. Jest to troszkę inna forma polowania, ale muszę przyznać, że byłeś z tyłu jak cień i praktycznie nie czułem twojej obecności. To się cieszy. Także pełna profeska. Teraz czas już wykorować. Ostatni kręc, pieczęć. Tak, mamy. Proszę o rogaczowi. Został pozyskany pieczęć na zbożach. Także. Tak, życie. Ostatni kręc. Super. Jak to Kamil mówi, teraz trzeba się wziąć do roboty. Tak. A teraz ta mniej przyjemna część polowania. Jeszcze tak idę do samochodu, bo oczywiście zapomniałem swojego statywu pastora z miejsca, gdzie żeśmy też robili zdjęcia z upolowanym kozłem. To tak sobie idę i idę. To naprawdę bardzo duży dystans, żeśmy pokonali oto tym zbożem, co jest za mną. Żeśmy szli i szli i szli. Jeden rogacz, jak widzieliście, nas zobaczył i uciekł. Tak samo jedna koza, druga koza. No ale udało się. No i słuchajcie, udało się upolować kozła rzutem na taśmę. Jak widzicie, Paweł już jest przebrany praktycznie. Złapała nas burza. Nie udało się nagrać samego momentu strzału, ale zaraz wam rogacza pokażemy. Był z kozą, także strzał dosyć daleko. To było na tym ściernisku, ale wypracowany. No i powiem wam, że fajny myłkus. Także koło Cietrze w Żarach jest mega gościnne. Dziękuję. Jak zawsze, jak zawsze. Jak zawsze. Gratuluję, gratuluję. Dziękuję. Dziękujemy. Dashbur. Niezwykle się cieszę. Ja również. O, teraz widać fajnie. Naprawdę fajny rogacz. Tak, fantastyczny. I wiekowy. Tutaj praktycznie usmak. No taki zaznaczony z tyłu. Ale ta odnoga z przodu. Naprawdę fajny. Jeszcze raz dziękuję, Paweł. Można by powiedzieć prawie dziesiątek. Tak. Także co? Fantastycznie. Cieszę się niezwykle. Kamilu, że ci się udało. Dashbur. I mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości zrewanżujesz się u siebie. No zapraszam, nie ma problemu, żaden problem. To co, sprawiamy tuszę i jedziemy już na pokot, nie? Tak, koniecznie, koniecznie. Widzimy się na pokocie.
Koleżanki i koledzy, zakończyliśmy dzisiejsze polowanie na złotego rogacza i drapieżnika. Ja jestem osobiście bardzo usatysfakcjonowany, bo pogoda była dobra, ale większość z was wytrwała. Dzięki temu możemy oglądać ten wspaniały pokot, który widzimy. I nie przedłużając, sygnalistów chciałbym poprosić o zagranie pokotu Sarna na rozkładzie. Przejdźmy teraz do bardzo przyjemnej uroczystości. Chcieliśmy tutaj w imieniu moim, Adriana, prezesa, członków koła łowieckiego Cietrzew Żary, nagrodzić. I na początek zapraszamy na tutaj do nas, na forum, zapraszamy kolegę Jacka Wasieleckiego, który pozyskał zdaniem komisji najpiękniejszego rogacza i zostaje ogłoszony dzisiejszym królem złotego rogacza sezonu 2023-2024 w kole łowieckim Cietrzew Żary. Jacku, jest mi niezwykle, niezwykle przyjemny, wręcz czcite odznaczenie, ten medal, Jacku. Piękno rogacza to jest rzecz względna. Kłóciłbym się, aczkolwiek ci, co się spóźniają, zawsze przegrywają. Gratuluję. Jacku, piękny dziękuję. Rogacz. Wspaniale, pierwszy wyjście. Dziękuję bardzo. Dobrze, dzięki. Pokaż do kamery swoje zdobycze. Proszę się nie martwić, jest 5 rogaczy, więc będziemy mieć 4 wicekróli dzisiejszego polowania. Na początek zapraszamy do nas naszego przyjaciela Kamila, bo mamy 2 Kamili, ale na początek Kamila Kulejewskiego, Sudeckiej Ostoi, który pozyskał również myłkusa. Zapraszamy, Kamilu. Cieszymy się bardzo, że też na ciebie wypadło. Jest nam niezwykle dziękuję. Miło. Dziękuję. Proszę, dla ciebie dyplom. Mogę powiedzieć mu medal, on się na czas wiesza. To... Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Kamilu, tu jeszcze również na pocieszenie, na słodko, na osłodzenie życia. Lub prezesa. O, dziękuję bardzo. Jeszcze tylko potrzebny spiryt. Stoj tam. Dobra, stoję. Czekaj, odwrócę. Jacku, zapraszamy tutaj do nas, będziemy tak wspólnie wszyscy. Tak jak wspomniałem, kolejny wicekrólem, który pozyskał rogacza, jest Kamil Kozłowski, podłowczy obwodu 211. Kamilu, gratulujemy i zapraszamy tu do nas po odbiór nagród. Jeszcze są nagrody. Które? Kamilu, proszę bardzo, dla ciebie pamiątkowy dyplom. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Kamil, proszę jeszcze pamiątka dziękuję dla ciebie. Kamil, dla ciebie również. To jest ten spiritus? A gdzie jest Michał, gdzie jest Wasyl? A jest tu. Dobra. Dla kolejnego wicekróla zapraszamy Artura Balcewicza, który również pozyskał selekcyjnego rogacza. Artur, zapraszamy. On tu umie się kręcić, nie? Gratulujemy. Dziękuję pięknie. Jak zwykle, dla umilenia, deseczka dla rogacza i coś może dla mamy. Artur. Dziękuję panie prezesie. Zapraszamy tutaj do nas, do grona. No i tak jak zapowiedziałem, chcieliśmy tutaj uhonorować królem drapieżników. Ale jeszcze piąty... Mamy 4? Miłkus. Piąty rogacz. Jarek. A właśnie, przepraszam. Dla Jarka jeszcze. Zapraszamy, Jarku. Jarku, przepraszam. Nie doliczyłem się, tyle jest tych rogaczy. Gratulujemy również dla ciebie. Dziękuję bardzo. Na przyszłość prezent. Dziękuję. I również, również, amunicja mi pomogła. Również masz. Ja wyprzedziłem. Miód prezesa na pocieszenie. Dziękuję bardzo, dziękuję. I w kolejnej kategorii ustaw się jak trzeba. Król drapieżników jest jakby bezkonkurencyjny dzisiaj.
nasz kolega Mateusz Molka. Zapraszamy, Mateuszu. Chodź i witam. Gratulacje. Zające są ci wdzięczne. Dyplom dla ciebie pamiątkowy. Dzięki. Dzięki. Koleżanki, koledzy. Koleżanki i koledzy, w imieniu swoim, w imieniu Adriana, mojego przyjaciela serdecznego, dzięki któremu dzisiejsza tradycja nie umarła, a wręcz odwrotnie, będziemy ją kontynuować z roku na rok. Bardzo mu dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy się zasłużyli. Dziękuję jeszcze raz Sebastianowi Golikowi i Mateuszowi za dzisiejszą biesiadę. Mirce dziękuję, Monice Janusz dziękuję i wszystkim innym, którzy się dzisiaj nam tutaj przysłużyli i pomogli w organizacji tej pięknej imprezy. Bardzo się cieszę, że polowanie się udało. Bardzo się cieszę, że było bezpieczne, że wszyscy wróciliśmy tutaj na miejsce i będziemy mogli do jutra wspólnie się bawić. Zapraszam z tego miejsca wszystkich, jak tu jesteście, na przyszły rok. Może nawet jeszcze w tym roku na drapieżnika zobaczymy, jak będzie z pogodą i z terminami. Ale bardzo się cieszę, że ta nasza wspólnota jest mocna. Dobra podstawa łowiectwa, promujemy łowiectwo, promujemy wspólne zabawy, imprezy, spotkania, polowania. To jest ta działalność oddolna, na której to łowiectwo w Polsce się powinno opierać. Jeszcze raz wszystkim gratuluję, mam nadzieję, że dużo z was widziało zwierzynę, a tym co nie widziało, no to Hubert na pewno jeszcze w przyszłości podarzy. Dziękuję i zapraszam wszystkich na wspólną w końcu biesiadę. Dzięki. Może i dasz ktoś chce zabrać głos? Ktoś chciałby zabrać głos? Nie. Książka zażaleń jest umieszczona w Warszawie. Stary nie ma, nie, nowej, starej nie ma, nowej nie dali. Także dziękuję jeszcze raz i zapraszamy. Sygnał, zakończenie polowania. Koniec polowania. Kamilu, co tam się stanęło z tą kamerą? Kamera się zalała i nie wiem, co się tam zalał im deszcz, więc nie wiem, co tam wyjdzie z tych materiałów. Coś tam się udało nagrać, jakieś rogacze. Natomiast nie wiem, jak się nagrało przy samym rogaczu, którego udało się upolować. Do samego strzału się nie udało nagrać, bo kamera przestała działać. Ale ja nagrałem. No ty masz nagrany strzał, ale mojego strzału się niestety nie udało nagrać, ale mamy jakieś zdjęcia, coś tam oczywiście wstawimy do materiału. Polowanie dobiegło końca, teraz czas na biesiadę, tą najmilszą część tego polowania, więc bierzemy się powolutku i idę schować broń do futerału i zasiadamy sobie do stołu, pobiesiadujemy. Prawdopodobnie jutro do rana musimy tutaj siedzieć, albo do południa, aż Marek Łowczy wróci z Norwegii z ryb. Jeszcze raz pozdrawiamy. Jak ci się podobało polowanie? Tak? A, no polowanie było super, jak zawsze. Pogoda była z tych dobrych, nie była bardzo dobra, zastała nas autentycznie ściana wody, więc... Deszcz przestał padać, tam była, po burzy była tęcza, było przepiękne słońce i udało się upolować super miłkusa. Także, no co, widzimy się ze mną to już w następnym odcinku. Michał jeszcze pewnie zrobi przybitki z imprezy. Do zobaczenia i dasz bur. Proszę, to hej.